100 milach to naprawdę solidny kawał górskiej wyrypy. Ponad 180 km i blisko 10 tysięcy metrów przewyższenia. Rozmaite ścieżki, szlaki usłane ruchomymi kamieniami, naprawdę całe spektrum różnego podłoża. I pytanie, w czym to wszystko pobiec? I startując właśnie do edycji 100 milach 2018, z tym dylematem musiałem się zmierzyć, ponieważ z racji tego, że jestem biegaczem, nazwijmy to, nurtu naturalnego, czyli biegam z przodostopia, nie używam butów z dropem i lubię, gdy z przodu jest szeroko, to myślę sobie, no kurczę, nie mam za wielkiego wyboru i rzuciłem wszystko na jedną szalę, zamówiłem buty marki Altra, był to model Superior 3,5 i właściwie po dwóch górskich treningach w Bieszczadach myślę, no nie mam innej możliwości, nie ma innej opcji, jeżeli chcę ukończyć w całości ten bieg, muszę zawierzyć tym butom i okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Życie pokazuje, że bardzo często warto jest zaryzykować, zaufać komuś bądź czemuś. W tym przypadku moje zaufanie zwróciło się w stosunku do butów marki Altra. I tak jak już wspominałem, nasza współpraca na trasie 100 milaka wypadła naprawdę znakomicie. Udało się wygrać te zawody, do tego pobić znacząco rekord trasy. I co śmieszne, na koniec po tym wszystkim okazało się, że przedstawicielstwo marki Altra w Polsce poszukuje ambasadora, więc postanowiłem aplikować. Okazało się, że nadajemy na wspólnych falach i od tego momentu zaczęła się na dobre moja przygoda z butami marki Altra. Wbrew temu, co może się na pierwszy rzut oka wydawać, że bycie ambasadorem jest po prostu łatwe, proste i przyjemne. Selfie tu, selfie tam, zdjęcie z mety, najlepiej zdjęcie z podium. Otóż nie jest to takie proste, nie jest to przysłowiowa bułka z masłem. Tak naprawdę bycie ambasadorem to ciężka orka na treningach i pilnowanie diety, pilnowanie treningu, pilnowanie tego, co jest w głowie, określanie odpowiednich celów, tak aby twoja twarz, która jest przy okazji twarzą marki, była spójna, odpowiedzialna i uśmiechnięta.